Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, mam takie pytanie. Czy na 13 posiedzeniu Senatu w maju ubiegłego roku zapytałam pana o Atlas Polonii Świata. Zacytuję pana odpowiedź. Jeśli chodzi o Atlas Polonii Świata, pan dyrektor Maciej Szymański mówi, iż to będzie w tym, że to będzie w tym roku i głową odpowiada za to, żeby to było w tym roku. I w związku z tym, dziś po roku pan dyrektor awansował na ambasadora Chorwacji. Atlasu Polonii jak nie było, tak nie ma. A teraz znów w dokumencie rządowym na stronie 9 pan go zapowiada. Czyją więc głowę wskaże pan mi dzisiaj, panie ministrze? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, tak szybko mówię, żeby się zmieścić w minucie, czasie. Bardzo proszę, pani senator. Teraz mam takie pytanie. Czy ze środków przeznaczanych na współpracę z Polonią, opiekę na działania polonijne generalnie, finansuje się koszty postępowania konkursowego oraz pracowników Departamentu Polonijnego MSZ-u. Ja tylko chcę gwoli przypomnienia powiedzieć, że ze środków polonijnych Senat ani złotówki nie przeznaczał na jakiekolwiek inne koszty związane, niezwiązane z działalnością polonijną. I chciałabym powiedzieć, jakie to były kwoty, jeżeli tak w tym pytaniu, to jakie to były kwoty w ubiegłym roku, a jakie w tym roku, bo już postępowanie konkursowe zakończone. Teraz mam takie pytanie. W ubiegłym roku Fundacja Janka Muzykanta w Łomży otrzymała 925 tysięcy zł na dofinansowanie programu pomocy stypendialnej studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, absolwentom polskich szkół w Litwie. Na Litwie. Proszę powiedzieć, komu i w jakiej wysokości udzielono tej pomocy stypendialnej? I czy nie uważa pan, że tak funkcjonująca pomoc stypendialna dla studiujących w Polsce powinna być wyłączną domeną pomocy udzielanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? Czy przyznanie dotacji szkole prywatnej to nie jest forma ukrytego dofinansowania? Jeżeli mogę jeszcze do siebie. To w następnej turze już pani senator. A dobrze, to się bardzo proszę. Ja od razu wpisuję panią senator do następnej. Dobrze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani senator. Pan senator Andrzej Szewiński. Dziękuję panie marszałku. Panie ministrze, dzisiaj skupialiśmy się na oczekiwaniach Polaków w Polonii w stosunku do strony polskiej. Mówiliśmy o środkach ułożonych na zadania o charakterze inwestycyjnym, oświatowym, na media. Natomiast moje pytanie jest następujące. Jakie są oczekiwania strony polskiej w stosunku do Polonii, do Polaków mieszkających za granicą, ponieważ oni powinni być właśnie takimi ambasadorami, godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Czy mógłby pan minister doprecyzować, jakie są właśnie te oczekiwania i jaki jest pomysł i koncepcja na tą promocję? Dziękuję. Pytanie? Dziękuję bardzo. Pan, teraz zadaje pan pytanie pan senator Andrzej Persson. Dziękuję bardzo panie marszałku. Pani senator Borys Damięcka narzuciła taki reżim dyscypliny. Więc mam jedno pytanie, ale poprzedzę je wyjaśnieniem, jeżeli można, bo pan minister dwukrotnie wyraził duże rozczarowanie, że nie braliśmy udziału w konkursowej komisji. Dotyczy to mnie także, więc ja za siebie odpowiadam oczywiście. Z tego prostego powodu, że te 418 wniosków otrzymałem na 48 godzin przed wydaniem opinii i uznałem, że to jest niepoważne. Myślę, że pan minister podziela moją opinię. A z tym związane jest pytanie, bo my żeśmy te wnioski rozpatrywali zwykle przez kilka miesięcy. Ale pytanie moje dotyczy środków, kiedy pieniądze ostatni raz były w Senacie. To była kwota 75 milionów i tyle od nas odeszło. Natomiast jak rozumiem, 53 miliony podlegają temu reżimowi konkursowemu. Na temat regulaminu tutaj żeśmy nawet polemizowali, czy rzeczywiście te poniżej 100 tysięcy podmioty nie powinny brać udziału. Moim zdaniem to jest sól tej działalności, ale to jest drobniejsza sprawa. Szersza jest otóż taka moim zdaniem, że
Jeżeli ja dobrze rozumiem, 53 miliony to reżim konkursowy, 40 osób bierze udział i bardzo surowy regulamin, a 20 kilka milionów, tak jak wspomniał pan minister, to jest, że zacytuję, konsul, który jeśli uzna za stosowne, czyli jakby wydawane z wolnej ręki. Czy ja dobrze rozumiem to pytanie i to ten podział środków, jeśli można. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Panie ministrze, bardzo proszę. No ja bym nie nazwał udzielaniem pomocy konsularnej jako wydawaniem z wolnej ręki. Znaczy, to jest po prostu wydawanie lokalne, ale poza konkursem, to prawda. Czyli w takim trybie, jak kiedyś przyznawał Senat. Konsul na podstawie informacji, które ma, po procedurze wewnętrznej według regulaminu, który sam ustala, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i odpowiadając za każdy grosz przed centralą, przed wszelkimi kontrolnymi instytucjami, przyznaje środki. Jeśli materiały konkursowe były rzeczywiście, patrzę na moich współpracowników groźnym okiem, przysłane dotyczy to mnie, ja nie wiem jak inni tak późno, to mogę tylko zapewnić, że się poprawimy w tym roku, ale w każdym razie dziękuję za gotowość zaopiniowania, bo nie wszyscy byli nawet gotowi zaopiniować. I dziękuję. Z tym, że też proszę pamiętać, że ten system rozdzielania środków przez konsuli to nie jest nic nowego. Znaczy on zawsze był i poprzednio tylko mieli połowę tych środków. Myśmy konsulom po prostu podwoili. Mieli 12, teraz mają dwa razy więcej niż mieli. I żebyśmy mieli też jasność, organizacje polonijne bardzo sobie to cenią. Bo jak się jest małą organizacją, czy w Chicago, czy w Irkucku, to przecież łatwiej złożyć podanie do konsula, niż cały wielki wniosek konkursowy do Warszawy. Więc pamiętajmy, że to jest dla dobra naszych rodaków. Dziękuję bardzo panu senatorowi Szewińskiemu za oczekiwania strony polskiej, bo zapytanie o oczekiwania strony polskiej, bo rzeczywiście nawet w tej dyskusji, prawda, można by odnieść wrażenie, że my tutaj tylko rozdzielamy pieniądze dla jakichś bardzo potrzebujących i ludzi, którzy sami z siebie, którzy są tylko odbiorcami naszej jałmużny prawie, że. Tymczasem my wobec naszych rodaków, szczególnie tych w zamożniejszych krajach z oczywistych względów, mamy oczekiwania. Znaczy, ja bym sobie życzył, żeby w wyniku też i takiego niebezpośredniego z oczywistych względów, ale wsparcia naszej diaspory, ona odnosiła w innych krajach taki sukces, jaki Polacy odnieśli na Litwie. Przecież gdybyśmy my we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych mieli proporcjonalnie tylu posłów, senatorów, burmistrzów, co mają Polacy na Litwie, to byśmy byli potęgą diasporową. Znaczy w Chicago, jak wiecie, jeszcze nie było polskiego burmistrza. A z reprezentantami też ciężko bywa. Znaczy tego od nich wymagamy, żeby osiągnęli sukces we własnym kraju, żeby się umieli dogadać, wyłonić, który w tych wyborach, który w lokalnych, który w krajowych, żeby umieli stworzyć lobby, czy to polityczne, czy ekonomiczne, które by mogło być zapleczem dla skutecznego wspierania polskich interesów i polskiego podatnika. Polski podatnik na końcu łańcuszka wielu pośrednich działań powinien widzieć korzyści, takie jak je widzieliśmy w bardzo namacalny sposób, w postaci na przykład wsparcia ratyfikacji wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To była akcja polityczna, udana,
którą można stawiać za wzór. Ale to było 13 lat temu. I to było w jednych Stanach Zjednoczonych. A chcielibyśmy takie akty wsparcia polskich interesów widzieć szerzej i częściej. No a minimum tego, czego byśmy sobie życzyli, to żeby kwitł handel, inwestycje, żeby Polacy z Polski i dla Polski stanowili też o sukcesie, także w wymiarze ekonomicznym, kulturalnym. I będziemy o tym, ja będę o tym mówił bez owijania w bawełnę, że wsparcie Polonii to naprawdę nie może być tylko wspieranie utrzymania tożsamości, bo to przecież to uznajemy za rzecz oczywistą. No ja nie zakładam, że jakiś Polak chce się wynarodowić, albo że ja mam mu płacić za to, żeby był Polakiem. Przecież nie o to chodzi. To jest stanowczo za mało. Jesteśmy znacznie ambitniejsi. Pani senator Sagatowska pyta o Atlas Polonii. Jest w tej chwili w opracowaniu. On będzie, informacje w nim zawarte będą te same, ale on będzie, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ładniejszy, będzie bardziej plastyczny. Do czego zmierzam? Jego opracowanie na podstawie informacji z Departamentu Polonii przejął wydział, to zabrzmi egzotycznie, ale tak jest, Wydział Opracowań Satelitarnych Centrum Operacyjnego MSZ. Dlaczego satelitarnych? Tam robimy wszystkie zobrazowania, które są związane z powierzchnią Ziemi. Tworzymy tam skorupę polskiej obecności, polskich interesów, informacji związanych z Polską w kilkudziesięciu wymiarach. I oczywiście wymiar polonijny, tej takiej Google Map, ale znacznie bardziej zaawansowanej. Wymiar polonijny jest bardzo ważnym wymiarem. Chodzi o to, żeby te mapy, które się w Atlasie znajdą, bo przecież raport o sytuacji polonijnej, wszystkie te dane już mamy, prawda? Więc teraz chodzi o to, żeby on był jak najbardziej obrazowy. I staramy się, i to zabiera trochę dłużej czasu, ale pani senator ma rację, że zadanie nie zostało wykonane w terminie. I pyta mnie pani senator, kto położył głowę. Na to pytanie mam wrażenie, już odpowiedziałem. Głowę położył minister Cisek. Natomiast chciałbym stanowczo powiedzieć, że pracownicy MSZ, którzy realizują konkurs, są tymi samymi pracownikami, którzy pracowali wcześniej. Pracują oczywiście z budżetu MSZ. Konkurs tak samo jest finansowany z naszego normalnego budżetu. Także nie podbieramy środków Polonii na koszta konkursu.